Od kilku dni w niewielkiej podstawówce w wiosce Czarnów praca w re. Głównie podczas zajęć z techniki. Na tej lekcji uczniowie 4, 5 i 6 klasy kleją łańcuch dla walczących z chorobą rówieśników. Też bym chciała, żeby ktoś mi pomógł. No i jak pomagamy osobom w jakichś trudnych sytuacjach, jak ta pomoc wyjdzie im na dobre, to później będą miały lepsze życie. Dlatego właśnie kleimy ten łańcuch, żeby wesprzeć te chore dzieci. Pomagamy dlatego, żeby inni się cieszyli, że też mogą żyć tak szczęśliwie, żeby nie byli jakoś chorzy. I chociaż motywacje uczniów są różne, to gołym okiem widać, że chce im się tworzyć ten łańcuch dobra. Dzięki mozolnej pracy udało się do tej pory zrobić aż 800 metrów świątecznej ozdoby. Uczniowie kleją ją ze zużytych kartek ze szkolnego ksero, starych gazet i nieaktualnych ulotek. Dzięki temu uczą się także recyklingu. Nawet nie spodziewałam się tego, że to nie będą mi tego robić tylko na lekcji techniki. Robią to w domu, robią to na przerwach między lekcjami, także tu jest ogromne zaangażowanie. Przede wszystkim robią to dla dzieci chorych na dystrofię mięśniową. Bijąc ten rekord, chcą informować społeczeństwo o tym schorzeniu i akcji charytatywnej zorganizowanej przez Stowarzyszenie ProSalute. Dystrofia mięśniowa to choroba dziedziczna, której charakterystycznym objawem jest osłabienie mięśni. Polega na ich degeneracji w wyniku wady genetycznej, a w niektórych przypadkach nawet na ich zaniku. Uczniowie ze szkoły w Czarnowie często włączają się do pomocowych inicjatyw. Pomagamy, bo wiemy, że jeżeli my pomożemy teraz, to kiedyś też inni nam pomogą. Bardzo chcemy, żeby nasze dzieci były uwrażliwione na potrzeby innych osób. I są, bo to już czwarta akcja charytatywna uczniów w tym roku. Przed nimi jeszcze kilkanaście dni klejenia świątecznego łańcucha, bo akcja potrwa do 15 grudnia. Stanisław Czerczak, Informacje Lubuskie.